Jest teraz taka cudowna moda, że robimy z przyjemnością, z wielką chęcią domowe przetwory. Robimy różne, te klasyczne konfitury, dżemy, kompoty, marynaty. Czasami warto zrobić zupełnie inne przetwory. Takie, które na przykład istnieją w innych kulturach kulinarnych. Do nich należy chutney. Chutney to taki gęsty sos owocowy lub warzywny, który dodajemy do różnych dań, na przykład dań mięsnych. Więc ja z ananasa zrobię egzotyczny chutney, który potem będzie można dodawać na przykład do dosyć takiego nijakiego czasami kurczaka, do hamburgera, którego zrobimy z dobrej, soczystej wołowiny i nagle chutney ananasowy, to jest zupełnie inny smak. Zaczynamy od wybrania ananasa. Żeby wiedzieć, czy ananas jest dojrzały i w środku słodki i soczysty, trzeba mu wyrwać pióro z dupy, z głowy. Dokładnie rzecz biorąc. Czyli jeśli tak łatwo, proszę zobaczyć. O, wychodzą pióra z pióropusza. Oznacza to, że ananas jest dojrzały. Jeśli będziemy ciągnąć i stawiają opór, to znaczy, że ananas niestety dojrzały nie jest. Na takie sprawdzenie możemy sobie też pozwolić w sklepie. Nie musimy wyrywać przecież całej ozdoby. Wystarczy czasami jeden listek i wiemy, że ananas jest gotowy do tego, żebyśmy go zjedli. Niestety pióropusza będziemy musieli się pozbyć. Jest piękny, będzie stanowił naszą ozdobę. Niestety pozbędziemy się także drugiej strony ananasa. To też nam się niestety nie przyda. Teraz przecinamy ananasa na pół, a potem na ćwiartki. Co w ananasie nam się nie podoba? W ananasie nie podoba nam się niestety część stwardniałego środka, więc go po prostu pięknie wytniemy nożem. To jest zdrewniała część, niesmaczna i nie nadaje się do przetworów. Teraz możemy obierać ananasa z tej zewnętrznej skorupki. Jeśli go obieramy, musimy pozbyć się tych brązowych dziurek. Dlaczego? Dlatego, że znowu to są zdrewniałe części. I to niepotrzebne, i to niepotrzebne. Jeśli mamy już takie kawałki ananasa jak te, będziemy ananasa kroić na kawałki. Żadnej filozofii, żadnego zdobnego krojenia. Najpierw na pół plastry, a potem jeszcze drobniej. O! Ananas jest tak dojrzały, że można byłoby go zjeść na surowo, ale chcemy przecież zrobić coś dobrego, co zostanie w słoiku. Proszę spojrzeć na te dwie miarki. Dwie miarki cukru, jedna miarka octu winnego. Cukier, którego używam, to najczęściej cukier brązowy. Uważam, że jest smaczniejszy, lepszy do kuchni, daje nam więcej możliwości. Do garnka wsypuję cukier. Do cukru dolewam octu. I teraz będę gotować taki octowy syrop. Ja jeszcze dodam odrobinę miodu. Bardzo lubię doprawiać miodem. Słodzę miodem wiele rzeczy. Używam miodów polskich, które są znakomite. Wciśniemy pół limonki do tego syropu. O, już się gotuje pięknie. Dodam pokrojoną cebulkę. Ja wybrałam cebulę czerwoną, żeby trochę koloru pojawiło się w naszym chutneyu. Drobno pokrojona zabulgocze w naszym syropie. Bez chili nie ma życia, więc chili dużo, bo to ma być i słodkie, i ostre, i kwaśne. Każdy, kto spróbuje raz, będzie chciał do tego smaku wracać. Żeby były aromaty, które znamy, dodamy dwa liście laurowe i kuleczki czarnego pieprzu. Chwileczkę zagotujemy przyprawy w syropie i to zupełnie wystarczy. Teraz dorzucamy dojrzałego ananasa. Będzie sobie w tym syropie ulgotał. Mądrzy ludzie mówią, że ten sos możemy podawać na ciepło i na zimno. Można, oczywiście. W obu wypadkach świetnie się sprawdza. Można robić chutneye słodko-kwaśne, łącząc warzywa i owoce. Polecam, bo powinniśmy naszą kuchnię wzbogacać o nowe smaki i nie bać się takich kuchennych eksperymentów. To będzie zupełnie inny słoik na półce naszej spiżarni. Zostawmy ananasa w spokoju. To jest właśnie to urządzenie, które stosują specjaliści w kuchni, żeby sobie ułatwić współpracę z ananasem. Mam nadzieję, że dam sobie radę, bo to wymaga pewnej siły. I zobaczymy, czy mi się uda. Najpierw koroną musimy wjechać w miąższ, a potem wjeżdżamy w głąb ananasa. Naprawdę, proszę zobaczyć. Wjeżdżam, jedzie prawie do końca, już go widzę. Czuję. Kuku, wyjechaliśmy. Co teraz robimy? Właśnie, stawię oporu. I już teraz wiecie, skąd się biorą plasterki w puszkach, prawda? Bo jak sobie człowiek pomyślał, że siedział jakiś wiewiór i tam wycinał, no przecież tak się nigdy nie robi. Co zrobić z tą skorupą?
To jest fajna historia. Otóż te skorupki idealne to miseczki do naszych na przykład sałatek owocowych. Skropiłam odrobiną soku z limonki, żeby nie traciły koloru. W ten sposób, jeśli kupimy sobie takie urządzenie, naprawdę bardzo niedrogie, możemy wyciągać ananasa bez żadnego problemu, nie mieć za dużo też rzeczy, które potem wyrzucamy, bo moje dziwne urządzenie rolująco wyciągające wyciągnęło wszystko i zostawiło tylko samo ananasowe mięsko. Wracam do czatneja z ananasa. Do słoika, najlepiej ładnego, bo w ogóle po co cokolwiek przechowywać w brzydkich słoikach. Wkładamy ananasa, który się pięknie zagotował w tym syropie, łącznie z listkiem laurowym, z cebulą, z chili, wszystkim tym, co wykorzystaliśmy do naszego sosu. Mamy cały słoik ugotowanego słodko-kwaśnego ananasa. Teraz pozostaje nam tylko wykorzystać zalewę, która przecież nie może się zmarnować. Więc ten słoik zalewamy syropem gorącym, cukrowym, mocno ananasowym i mocno octowym. Zamykamy nasze cuda na kiju. Mamy specjalne nalepki, które nalepiamy, żebyśmy wiedzieli, co w słoiku się kryje. I teraz elegancko piszemy. Czatnej, ananas i datę. Proszę bardzo. Śliwki tak możemy zrobić, gruszki z jabłkami, warzywa. Możemy łączyć warzywa z owocami. Czatnej to jest czat, szanowni państwo.